Historia firmy Intel. Przedsiębiorstwo Intel założone zostało 18 lipca 1968 roku przez dwóch wspólników, do których po czasie dołączył kolejny, jak się potem okazało, wieloletni prezes firmy. Sama nazwa pochodzi od Integrated Electronics, zaś pierwsze logo zaprojektowali sami założyciele, które obowiązywało aż do 2005 roku. Początkowo Intel zajmował się produkcją pamięci RAM, ale już w 1971 roku zaprezentowali swój pierwszy procesor, który nazwano i4004. W 1985 roku zdecydowano się na zaprzestanie produkcji RAM-u i skupiono się właśnie głównie na procesorach. Lata ciężkiej pracy i odważnych inwestycji poskutkowały przeogromnym sukcesem, bo już w 2006 roku Intel zatrudniał ponad 94 000 pracowników i odnotował roczny przychód wynoszący $31 miliarda. Od tej pory firma tylko rosła w siłę, a ich produkty w postaci procesorów czy nie tak dawno zaprezentowanych kart graficznych zalały światowy rynek, trafiając w końcu i do naszego sklepu Komputronik.pl.